Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie kamerę cofania we Fiacie Bravo. Mamy tutaj takie oto radio Android, gdzie po wrzuceniu wstecznego przy braku kamery pojawia nam się czarny ekran. No i najlepiej by było, żeby pojawiał się obraz z kamery. Dlatego też zamontujemy sobie kamerkę. Mamy tutaj kamerę cofania dedykowaną do naszego radia. Więc zabieramy się do montażu. Dostaliśmy się do tyłu radia i teraz tak. W zestawie z kamerą mieliśmy taki oto przewód 5-metrowy. Z jednej strony żółty cincz podłączamy do naszego wyjścia. W radiu jest oznaczone rear camera input, czyli kamera cofania. Podłączamy. A ten czerwony podłączamy do reverse w radiu, żeby puścić sygnał kamery na radio. Następnie z drugiej strony cinch żółty podłączamy do naszej kamerki. Drugi przewód od kamery podłączamy do zasilania. W zestawie jest jeszcze taki przewód zasilający. A następnie czerwony do plusa światła wstecznego, czarny do minusa światła wstecznego, żeby mieć zasilanie przy włączaniu biegu wstecznego. Tak podłączona kamera będzie nam działać. Obraz z kamery wyświetla się w radiu. Dlatego przechodzimy do przeciągania przewodów przez nasz samochód i umieścimy kamerkę w odpowiednim miejscu. Pokażę Wam, jak przeprowadzaliśmy przewody. Najpierw przewód został podłączony do naszego złącza cinch, a następnie poprzez wnękę radia przeprowadzony pod kierownicą. Tutaj pod kierownicą przeprowadziliśmy go do tego bocznego plastiku i przez całą długość samochodu został umiejscowiony pod plastikiem. Z tyłu tak samo, aż do bagażnika. I w bagażniku pod wykładziną z tej strony tutaj znowu plastik. I wyprowadziliśmy sobie nasze przewody do tyłu samochodu. I teraz musimy dostać się do tylnej części. Żeby to zrobić, odkręcimy sobie plastikową obudowę tutaj z tyłu bagażnika, żebyśmy mieli dostęp. Po odkręceniu plastikowej obudowy dostaliśmy się do otworu tutaj na dole, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić kamerę cofania. Wyprowadziliśmy sobie ją na zewnątrz, a przewody zasilające mamy tutaj z tej strony. Podłączymy sobie do naszych przewodów odpowiednio, które zostały przyciągnięte z przodu samochodu. Dobra. Kamera na zewnątrz jest tutaj pod samochodem. Umiejscowimy sobie ją tutaj w pobliżu tablicy rejestracyjnej. A tymczasem przechodzimy do podłączenia do naszej lampy wstecznej. Po prowadzeniu wszystkich przewodów, jak widzicie, przeprowadziliśmy sobie tutaj przez ten otwór pod rejestrację i zamontowana na środku. Tutaj są takie uchwyty montażowe, dzięki którym można przykręcić kamerę. Dokręcamy sobie wszystkie śrubki i składamy ramkę tablicy rejestracyjnej. Kamera cofania została zamontowana. Teraz po wróceniu biegu wstecznego mamy obraz. Tak to wygląda. Z tyłu wygląda to w ten sposób. Na środku, nad tablicą rejestracyjną. Jeżeli wideo Wam się podobało, to subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i do następnego odcinka. Pozdro!